Ostatnio w okienku transferowym dzieje się dość sporo, musicie przyznać. No i pomyślałem, że kariera nowa Messiego będzie dobrym pomysłem, ponieważ przeszedł do PSG. Zapraszam również na Discorda, na mojego Instagrama, bo tam niedługo 800 followów. I w ogóle, ciekawostka, wiecie, że na naszym kanale jest więcej osób niż w całych Suwałkach? Ostatnio z nudów sobie sprawdziłem to. I w Suwałkach jest 69 tysięcy osób, a u nas jest 70, 200 albo 300. Coś takiego. I kolejnym naszym celem, żeby być wyżej w rankingu miast, chociaż nie wiem po co nam to. Ostrów Wielkopolski i tutaj mamy osób 71 931, więc uda nam się to pobić? Nie wiem. Zostawcie też lajka, jak będzie 4000, no to będzie 4000 i będzie. Tyle. A jeżeli szukacie strony, gdzie kupicie tanio gry, to zapraszam na NEB. Tutaj gry znajdziecie na każdą platformę i to w naprawdę dobrych cenach. Znajdziecie tu bardzo dużo gier, tych starszych oraz te, które premierę mają już niedługo. Na przykład taka FIFA, która jest naprawdę w lepszej cenie niż ta, która będzie w sklepach. Można też tu kupić karty podarunkowe, różne do ładowania, więc naprawdę na tej stronie znajdziecie wiele rzeczy, które Was mogą interesować. A dodatkowo, jak już zdecydujecie się coś kupić, to jeżeli chcecie mnie w jakiś sposób wesprzeć, to użyjcie mojego kodu SKYDUM. Wtedy Wy zapłacicie mniej i ja coś z tego będę miał. Dzięki wielkiej każdej osobie, która wysłuchała do końca, a teraz już przechodzimy do filmu. I w tym momencie widzicie naszego Messiego, tak on się prezentuje. Jak coś, jest on na prawej pomocy, bo jeszcze FIFA nie wymyślili takiej opcji, że jak tworzy zawodnika, to jesteś w stanie dać mu pozycję prawego skrzydłowego. Nie wiem czemu nie można dać takiej pozycji, przez tyle lat dalej tego nie można zrobić, jest to dziwne, ale tak niestety w FIFA mamy, więc zrobiłem go na prawej pomocy, bo są to mocno zbliżone pozycje. Zaczyna w Barcelonie, ponieważ był to jego pierwszy seniorski klub, bo tam wcześniej jeszcze w juniorek grał w jakimś klubie z Argentyny, ale oczywiście skupiamy się na karierze seniorskiej, a nie juniorskiej. W pierwszym sezonie możecie zauważyć, że rozwinął się o 8, ma 68 overalla, no statystyki niezbyt ciekawe, ale no ma 68 overalla, no to raczej nie oczekujecie od niego za dużo, no w Barcelonie raczej nie pogra, ale zobaczymy, może chociaż zadebiutuje. W pierwszym sezonie Barcelona była na czwartym miejscu, więc wielkie zaskoczenie, że tak nisko, 70 punktów na koncie, ale za to Puchar Króla wygrali, pokonali w finale Real Sociedad 3-0, a w Lidze Mistrzów doszli do 1/8 i tam odpadli z angielskim zespołem, czyli Liverpoolem. I już mogę wam powiedzieć, że Messi nie dostał ani jednej szansy w tym sezonie, nie zagrał ani razu w lidze, ani razu w pucharze, no i w Lidze Mistrzów też nie dostał ani jednej minuty. I tak ten pierwszy sezon się prezentował. A czy w drugim sezonie to się zmieni i Messi zadebiutuje? Zaraz sami zobaczycie. Aktualnie Messi ma 20 lat, 74 overalla. No srebrna karta w Barcelonie to raczej dużo minut nie dostanie. Miejmy nadzieję, że chociaż jedną dostanie minutę i dostanie ten swój wymarzony debiut. Barcelona w tym sezonie zajęła drugie miejsce, pierwszy był Real Madrid. Jeżeli chodzi o Puchar Króla, to mieliśmy powtórkę z poprzedniego roku, czyli finał Real Sociedad Barcelona. I tutaj po raz kolejny Barcelona zwyciężyła, tym razem skromniej, ponieważ 1-0. A w Lidze Mistrzów, jak sami widzicie, wyszli z grupy, ale od razu po niej odpadli z Manchesterem City, więc rok temu odpadli z angielskim klubem i w tym roku było tak samo. I teraz możecie zauważyć, że Messi dostał swoją szansę w tym sezonie, nawet dwie. W pierwszym meczu strzelił nawet bramkę, a w drugim już wyglądał dużo gorzej i średnio się zaprezentował, ale myślę, że jak na początek, to i tak ocena średnia 7,1 to nie jest jakoś źle. Ale przygoda Messiego w Barcelonie szybko się kończy, po dwóch sezonach postanawia zmienić klub, za 20 milionów przechodzi do klubu z Włoch, do Serie A. Jest to, myślę, że bardzo dobry klub, ponieważ jest to Lazio Rzym. Myślę, że w tym klubie może na trofeum nie ma co liczyć, ale kto wie, może Lazio w tym momencie było silnym zespołem i faktycznie Messi z Lazio coś ciekawego wygra. No i mamy pierwszy sezon we Włoszech Messiego. No śmiesznie to wygląda, że Messi w koszulce Lazio, ale no tak nam się wylosowało w tej karierze. Ma 78 oceny, 21 lat, statystyki całkiem ciekawe, ale dalej nie zachwycają. Jak sami widzicie, no Lazio czwarte miejsce, 70 punktów, tyle samo co Atalanta. Pucharze Włoch, doszli do ćwierćfinału, tam odpadli z Atalantą, o której przed chwilą wspomniałem, przegrali 1-0. No i jeszcze grały w Lidze Mistrzów i tutaj wyszli z grupy, ale od razu po niej odpadli z Chelsea, przegrywając przez bramki na wyjeździe.
A teraz zobaczmy statystyki meczowe Messiego. Jak sami widzicie, no Messi nie był pierwszym wyborem trenera. W lidze zagrał 11 spotkań, no raczej grał rzadko, można nawet powiedzieć. Nie grał zbyt często, w pucharze dostał tylko jedną szansę. Jego aktualna wartość to 18 milionów. No miejmy nadzieję, że w następnym sezonie będzie już podstawowym prawym pomocnikiem. Ale zobaczmy, czy Messiemu uda się wywalczyć miejsce w pierwszym składzie. No ma 80 overalla, może to wystarczyć, ale z tego co pamiętam w Lazio aktualnie był Lazari, który też jest ciekawym zawodnikiem i na ten moment miał wyższy overall od Messiego, więc Messi może być tym drugim wyborem właśnie trenera Lazio. Lazio aktualnie na 9 miejscu, więc jeżeli nie wygrają Pucharu Włoch albo chociaż Ligi Mistrzów, to po prostu nie zobaczymy ich w europejskich pucharach. Tutaj widzimy, że doszli do półfinału Pucharu Włoch, więc tego turnieju nie wygrali, więc pozostaje nam tylko Liga Mistrzów. Jeżeli tam zwyciężą, to zobaczymy w następnym sezonie ich w europejskich pucharach, ale jak sami widzicie, czwarte miejsce w grupie, gdzie grupa nie była naprawdę ciężka, ponieważ mieliśmy Lipsk, AZ Alkmaar. No Lipsk jeszcze jest ciężkim zespołem, ale być niżej od AZ Alkmaaru, no nie wiem, no z Lazio działo się coś bardzo złego, ale miejmy nadzieję, że w kolejnych sezonach będzie wyglądało to trochę lepiej, bo jeżeli tak, to Messi musi uciekać z tego zespołu, bo tutaj raczej nic nie wygra. Widzicie teraz statystyki meczowe, no Messi grał dość często, nie grał w każdym możliwym spotkaniu, ale to chyba on był właśnie wyborem numer 1 trenera i Lazari grał raz na jakiś czas. I w czwartym sezonie też mieliśmy pierwsze powołanie Messiego do reprezentacji Argentyny. Tutaj na Copa America w czwartym sezonie Argentyna doszła do półfinału, tam przegrali z Brazylią, a w meczu o trzecie miejsce wygrali z USA, więc tutaj Messi zdobył trzecie miejsce na Copa America, ale ogólnie zagrał tylko w dwóch spotkaniach, nie strzelił żadnej bramki, nie miał asysty. I czy w piątym sezonie Lazio będzie wyglądało lepiej? Zaraz sami się przekonamy, no Messi na pewno wygląda lepiej, chociaż rozwój nie jest jakiś wysoki, tylko plus 2 do oceny, no mogło być lepiej, ale niestety tak nie mamy i tak jest to solidny overall. No tutaj już raczej na pewno ma pierwsze miejsce w składzie, no chyba że Lazio kogoś kupiło na tą pozycję, no to wtedy faktycznie Messi może mieć problem. W tym sezonie mamy tylko dwie rozgrywki do zobaczenia. Pierwszą jest Serie A i jak sami widzicie Lazio na 7 miejscu, więc po raz kolejny możliwe, że nie zobaczymy tego zespołu w europejskich pucharach. No jest to pewne, że ich nie zobaczymy, ponieważ w Pucharze Włoch doszli do półfinału, tam odpadli z Interem, więc byli blisko finału, ale co z tego, jak i tak się nie udało. No jak sami widzicie, no Messi tutaj grał praktycznie w każdym możliwym spotkaniu, strzelił 13 goli, miał 4 asysty, w końcu jakieś solidniejsze statystyki w jego wykonaniu. Argentyńczyk radził sobie naprawdę bardzo dobrze, a w pucharze strzelił jeszcze jedną bramkę, no i miał całkiem niezłą średnią cenę, a jego aktualna wartość to, jak sami widzicie, 44 miliony. No i zobaczmy, czy w szóstym sezonie w Lazio coś się w końcu zmieni, czy jednak dalej ten zespół nie będzie mógł grać w europejskich pucharach. No zobaczycie zaraz sami, Messi 85 oceny, statystyki coraz fajniejsze. No i z takim overallem mógłby grać naprawdę w najlepszych zespołach na świecie. No dobra, może nie najlepszych, ale no tych jednych z najlepszych. No i jak sami widzicie, sytuacja Lazio aktualnie no się nie poprawiła. Są na 7 miejscu po raz kolejny, 58 oceny. No i jeżeli Messi myśli o wygrywaniu jakichś pucharów, no to chyba Lazio Rzym nie jest najlepszym miejscem, żeby zdobywać te trofea. Chociaż w Pucharze Włoch doszli do finału, ale tam przegrali z Juventusem 3-2, no było bardzo blisko, ale i tak zespół Rzymu sobie po prostu nie poradził. Jedyną pozytywną rzeczą w tym sezonie może być to, że po prostu Messi grał na naprawdę bardzo ładnym poziomie, miał 15 bramek w lidze, 6 asyst, średnia ocena 7,2, więc statystyki naprawdę fajne. No i średnia ocena w Pucharze Włoch też pokazuje to, że Messi był cały sezon po prostu w gazie. Na Mistrzostwach Świata, które mieliśmy w tym sezonie, każdy oczekiwał od Argentyny bardzo dużo, tym bardziej, że trafili na bardzo słabą grupę, ale z tej grupy nawet nie wyszli, a no jak sami widzicie, no grupa, no bardzo łatwa, no tutaj powinni wyjść, nie udało się, zajęli trzecie miejsce, a Messi zdobył dwie bramki, zagrał w każdym możliwym spotkaniu, no i średnia ocena 7,1, więc no żadnych sukcesów klubowych nie mieliśmy, ale według mnie Messi może ten sezon uznać za udany, ponieważ naprawdę grał bardzo, bardzo dobrze. No i nasz Argentyńczyk, były zawodnik Barcelony, postanawia zmienić klub. Myślę, że to jest bardzo dobra decyzja, ponieważ no w Lazio chyba nic się nie zmieni przez najbliższe lata i tutaj będzie ciężko coś wygrać. No i transfer jest bardzo kontrowersyjny. Samo to, że powiedziałem, że jest kontrowersyjny, już chyba wiecie, gdzie przeszedł.
Za 80 milionów Messi zamienia Lazio na Real Madryt. No i to naprawdę, jak zauważyłem, że taki klub złożył ofertę za Messiego, to myślałem, że no trzeba to zaakceptować i zobaczymy, jak Messi sobie poradzi w Realu Madryt. Coś niesamowitego. Czy będzie grał lepiej niż w Barcelonie? Zaraz sami się przekonamy. I w tym momencie widzicie to, Messi w koszulce Realu Madryt, no wygląda to dziwnie, naprawdę dziwnie to się prezentuje. Aktualnie nasz Argentyńczyk ma 87 oceny, w stosunku do poprzedniego sezonu wzrosła mu ocena o 2. Statystyki bardzo ciekawe, no myślę, że każdy by chciał zagrać taką kartą, ale zobaczmy, co się działo ogólnie w tym sezonie. Jeżeli chodzi o La Ligę, to tutaj właśnie Real Madryt wygrał, więc mamy pierwsze trofeum Messiego chyba, a nie, jeszcze tam wygrali chyba Puchar Hiszpanii wcześniej, jak grał jeszcze w Barcelonie. No to przepraszam, nie jest to pierwsze trofeum Messiego, tylko drugie. W Copa de España, czyli w Pucharze Króla, Real Madryt odpadł z Barceloną, więc Messi grał ze swoim byłym zespołem, no i po prostu w tym pucharze odpadł. Jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, to tutaj Real Madryt bardzo sobie ładnie radził w fazie grupowej, w 1/8, ale w ćwierćfinale sobie nie poradzili z PSG i w dwóch meczu z francuskim zespołem przegrali 4-2. No i Messi w Realu Madryt grał świetnie, został nawet najlepszym strzelcą La Ligi, miał 27 bramek na koncie w jednym sezonie. Myślę, że to jest rekord tej serii, chyba nikt w lidze nie strzelił aż tyle bramek, chociaż oczywiście mogę się mylić, może ktoś się zdarzył, ale 27 bramek w 38 spotkań, no to raczej nikt jeszcze w tej serii nie strzelił. Ale czy drugi sezon w Realu Madryt będzie tak samo dobry jak pierwszy? Zaraz wszystkiego się przekonamy, zaraz wszystko zobaczymy. 90 oceny, tym razem mamy rozwój o 3, więc coś się tutaj pozmieniało. Dalej ten zawodnik się rozwija i ma naprawdę jeszcze szansę na wysoki overall, ale jeżeli nie będzie żadnej kontuzji, to faktycznie ten overall osiągnie, ale wiadomo, jak to bywa, może się przydarzyć jedna kontuzja, no i jego kariera się potoczy trochę gorzej. Tutaj widzimy, że w La Lidze, w lidze hiszpańskiej, Atletico wygrywa całą ligę, Real Madryt na drugim, a Barcelona na trzecim. W Pucharze Hiszpanii wydarzyła się ciekawa sytuacja, ponieważ Getafe wygrało cały ten turniej. Ja byłem lekko w szoku, nie spodziewałem się tego zupełnie, bo Getafe nie jest jakimś potężnym zespołem i to właśnie Getafe wygrało w finale z Realem Madryt. No myślę, że niemałe zaskoczenie. A w Lidze Mistrzów wyszli z grupy, ale tam od razu odpadli i tym razem z Chelsea, więc Messi chyba po raz drugi odpada z Ligi Mistrzów po meczu z Chelsea. Tak mi się wydaje, a nawet mogę powiedzieć, że jestem tego pewien. I mieliśmy niemałe zaskoczenie, ponieważ Messi w poprzednim sezonie grał niesamowicie, strzelał mega dużo bramek, a w tym sezonie już nie wyglądał tak ciekawie. Nie wiem, z czego to wynikało, ale tutaj forma w drugim sezonie była dużo gorsza. Czemu? Naprawdę ciężko mi to wytłumaczyć, ale tak po prostu grał nasz Argentyńczyk. A nasz Argentyńczyk jeszcze w tym sezonie znalazł się w finale Copa America i tutaj odpadli z Meksykiem w finale, albo raczej przegrali w finale z Meksykiem 3-1. Meksyk został nowym mistrzem Ameryki Południowej, Argentyna została tym wicemistrzem. Ale trzeba przyznać, że Messi akurat na tym turnieju grał bardzo dobrze, zagrał 6 spotkań, strzelił 3 bramki, miał 1 asystę, a średnia ocena świetnie to pokazuje, że naprawdę na tym turnieju dawał z siebie wszystko. I pomimo tego, że Messi ma już 27 lat, dalej świetnie się rozwija, tym razem dostał plus 2. W takim wieku raczej ocena plus 2 się nie zdarza, ale tutaj mieliśmy taki przypadek. 92 overalla właśnie ma nasz Argentyńczyk. Statystyki no przepiękne, był w tym momencie jednym z najlepszych zawodników na świecie, ale Messi w koszulce Realu Madryt dalej wygląda dziwnie, ale zobaczmy, co się działo w sezonie. Barcelona ogólnie wygrała La Ligę, Real Madryt był nad Villarrealem na miejscu trzecim, 79 punktów, więc do Barcelony brakowało im bardzo, bardzo dużo punktów. W Pucharze Króla mamy zwycięstwo właśnie Realu Madryt, zwycięstwo królewskich nad Atletico Madryt. Tutaj właśnie ten zespół wygrał 1-0. A w Lidze Mistrzów póki co nie mieliśmy nawet ani jednego finału. Tutaj widzimy, że Real Madryt odpadł z Lipskiem po karnych 4-3. No i niestety po raz kolejny Messiemu nie udaje się wygrać Ligi Mistrzów. I w poprzednim sezonie, jak sami pamiętacie, no to Messi miał średnie statystyki, ale tutaj już wyglądało to dużo lepiej. Miał na przykład 10 asyst w lidze i był prawie najlepszym asystentem ligi, ale tam ktoś go przebił chyba o 1 asystę, więc tym najlepszym asystentem nie został.
ale generalnie cały sezon zagrał na odpowiednim poziomie i naprawdę można go na spokojnie pochwalić. I muszę przyznać, że w tym momencie zupełnie się tego nie spodziewałem, że Real Madrid po trzech sezonach postanowi sprzedać Messiego, no dostaje ofertę za 160 milionów, więc naprawdę no takie pieniądze, taka oferta nie przychodzi zbyt często. No i to było wielkie zaskoczenie, ponieważ to właśnie Bayern zaproponował takie pieniądze, a jak wiecie, no Bayern raczej nie wydaje zbyt dużo pieniędzy i teraz zaoferowali 160 milionów za Messiego, Real Madrid to przyjął, no i w następnym sezonie zobaczymy Messiego w barwach Bayernu Monachium. I po przejściu do Bayernu Monachium widzimy, że Messi nadal się rozwija, ma 94 oceny ogólnej, tutaj już na pewno był najlepszym zawodnikiem na świecie. No i zobaczymy, co będzie dalej, czy jeszcze się rozwinie, czy poleci na jakiś rekord, może być ciężko, ale zaraz wszystkiego się przekonamy. Na początku zobaczmy tabelę Bundesligi. Bayern Monachium na pierwszym miejscu, na drugim Lipsk, a na trzecim jest Wolfsburg. W DFB Pokal nie mieliśmy sukcesu, Bawarczycy odpadli w trzeciej rundzie z Borussią Dortmund, przegrali 2-1, a w Lidze Mistrzów zwyciężyli tą Ligę Mistrzów, pokonując Juventus 1-0, no i mamy w końcu moment, gdy Messi wygrywa Ligę Mistrzów, świetny wynik, myślę, że sezon może uznać za udany, ale zobaczmy, jakie miał statystyki, bo w sumie to też ważne. No i teraz widzicie sami statystyki meczowe. Myślę, że są całkiem niezłe. 14 goli, 7 asyst w lidze. Średnia ocena fajna, ale w pucharze. Może przemilczmy ten moment, bo wygląda to fatalnie. 4,9. No niezbyt ciekawie, ale w Lidze Mistrzów już było ok. 4 gole, 2 asysty w 13 spotkań. No to nie jest jakiś najgorszy wynik, ale też nie najlepszy. Mieliśmy również w tym sezonie Mistrzostwa Świata. No Argentyna odpadła w półfinale z Belgią. Po karnych dopiero, więc naprawdę mecz był wyrównany, a jeżeli chodzi o mecz o trzecie miejsce, to właśnie Argentyna go przegrała z Niemcami, również po karnych jak w półfinale z Belgią. No Argentyna na tym turnieju do karnych nie miała szczęścia, a Messi, muszę przyznać, że grał średnio, strzelił 2 bramki, miał 1 asystę, ale no nie był to najlepszy jego turniej w jego wykonaniu, nie wiem. Dziwnie to powiedziałem, ale tak powiedziałem i możemy przejść do 11 sezonu. No i w 11 sezonie jego ocena ogólna się zatrzymała. No już to będzie taki stały overall Messiego, najwyższy 94 i tak jest to świetny wynik. No w tej serii rzadko w sumie widzimy taką ocenę aż tak wysoką i myślę, że Messi ma czym się pochwalić. I zobaczymy, czy uda mu się wygrać jeszcze kiedyś Ligę Mistrzów. Tutaj widzimy, że na pewno udało mu się wygrać Bundesligę. 88 punktów Bayernu, druga była Borussia Dortmund. Pucharze Niemiec, widzimy druga runda, przegrali z Eintrachtem Frankfurt 4-3, no bramek było bardzo dużo, ale Bayern naprawdę szybko odpada z tego turnieju, a w Lidze Mistrzów szybko też odpadli po wyjściu z grupy z Liverpoolem, w dwóch meczu mieliśmy wynik 2-1. W tym sezonie nie mieliśmy aż tyle trofeów, widzimy, że Messi strzelił 16 bramek, miał 3 asysty, w pucharze ogólnie strzelił 2 bramki, miał 1 asystę w tym jedynym meczu, więc naprawdę wynik świetny, a w Lidze Mistrzów 8 spotkań, 1 bramka, 1 asysta, tutaj akurat szło mu najgorzej. Ta forma Messiego w Bayernie Monachium jest taka mieszana, raz jest dobrze, raz jest średnio. No zobaczymy, co kolejne sezony przyniosą, widzicie, że ocena ogólna się zatrzymała, no większej nie zobaczycie, ale mniejszą. Oczywiście, że zobaczycie, bo ta ocena zaraz będzie spadać, ale nie pamiętam, czy jeszcze w następnym sezonie, czy w jeszcze następnym. Zaraz sami się przekonamy. Bayern Monachium trzeci raz pod rząd wygrywa Bundesligę, 79 punktów. Borussia po raz drugi na drugim miejscu, a w DFB Pokal w końcu doszli do finału, ale tam odpadli z Borussią Mönchengladbach. No i niestety muszą się obejść smakiem tego trofeum. Zabrzmiało to dziwnie, ale zobaczmy, co się działo w Lidze Mistrzów i tutaj akurat nie było zbyt ciekawie, ponieważ wyszli z grupy, ale tak samo jak rok temu, od razu po wyjściu z grupy odpadli. Tym razem przegrali w dwóch meczu z Realem Madryt, czyli byłym klubem Messiego. Jeżeli chodzi o występy Messiego w barwach Bayernu Monachium, to ten sezon uważam za najgorszy, nie był jakiś fatalny, ale jak sami widzicie, no te statystyki są niezbyt ciekawe, no w pucharze akurat grał dobrze, okej, ale w innych rozgrywkach nie wyglądało to zbyt ciekawie i akurat ten sezon można zaliczyć na lekki minus. W 12 sezonie również mieliśmy Copa Amerykę, ale tutaj akurat Argentyna szybko odpadła, wyszli z grupy, ale od razu po niej odpadli z Wenezuelą 2-1, no i niestety szybko się żegnają z tym turniejem.
Messi co prawda na tym turnieju grał całkiem przyzwoicie, miał jedną bramkę, jedną asystę w 4 mecze, no i średnia ocena 7,2, więc według mnie akurat tutaj zagrał całkiem nieźle, ale jeżeli chodzi o piłkę klubową, oprócz pucharu, to grał generalnie średnio. W 13 sezonie ocena ogólna nadal się utrzymuje, ale jak sami widzicie, Messi gdzieś uciekł i nie wiem czemu, za każdym razem jak wchodziłem w ten panel, żeby zobaczyć listę życzeń, to go nie było. Nie wiem czemu, pierwszy raz miałem taką sytuację, gdzie zaginął. Jeżeli ktoś wie, gdzie jest Messi, to może napisać w komentarzu, ale tutaj go na pewno nie było. No i widzimy, że Bayern po raz czwarty wygrywa Bundesligę. Oni po prostu mają monopol na tą ligę, no ciągle wygrywają i nikt po prostu nie jest w stanie im tego odebrać. W DFB Pokal w końcu wygrali, pokonali Lipsk 3-1 w finale, no i w końcu Messi zdobyła ten puchar, no tego pucharu jeszcze nie zdobył z Bayernem, a w Lidze Mistrzów, no odpadli w ćwierćfinale i tutaj odpadli z PSG po naprawdę bardzo, bardzo ciekawym dwumeczu, ponieważ dwumecz skończył się wynikiem 4-5, dla oczywiście PSG. Forma Messiego w tym sezonie była fajna, ponieważ w każdych możliwych rozgrywkach, w których grał, miał ocenę średnią powyżej 7, w lidze na przykład 7,5 to w ogóle bardzo wysoka średnia ocena, no i w Lidze Mistrzów też coś tam nastrzelał i ogólnie tak wyglądał ten sezon. Aktualna jego wartość to 114 milionów, a ktoś go kupił w tym sezonie, znaczy w następnym, za 100, więc myślę, że jest to jakaś przecena, chociaż pamiętajmy, że jest to dość stary zawodnik, miał tutaj już 32 lata, więc też no ta cena nie może być zbyt wysoka. I co ciekawe, Messiego za 100 milionów kupuje jego były klub, który... No po prostu wam powiem, jest to klub za ligi i jest to Barcelona, więc Messi był na początku w Barcelonie, później przeszedł do Realu i teraz znowu wraca do Barcelony, no naprawdę wielki miszmasz. No i zobaczymy, czy w Barcelonie sobie poradzi lepiej niż w Realu Madryt. No nie wiem, naprawdę ta kariera nowa wyszła świetnie i takie transfery były, że to naprawdę jest niemożliwe, jeszcze żeby zagrał w PSG i będziemy mieli wszystko. I po powrocie do Barcelony możemy zauważyć, że Messiemu spadła cena o 1. Nie jest to duży spadek, ale zawsze to jakiś jest, więc myślę, że warto o nim powiedzieć. No statystyki i tak są świetne i nie ma co tutaj narzekać, ale no będziemy teraz widzieli po prostu sezonu na sezon regres Messiego i zobaczymy, jak niską ocenę na koniec będzie miał ten nasz Argentyńczyk. Po przejściu Messiego, no Barcelona nie wygrywa La Ligi, mieli trzecie miejsce w lidze, 79 punktów, no 6 punktów brakowało im do Atletico, więc całkiem sporo. W Pucharze Króla niestety też bez sukcesów, w ćwierćfinale odpadli ze Sevillą, przegrywając 2-1, a w Lidze Mistrzów zwyciężyli i to właśnie z Atletico, którzy wygrali La Ligę, Puchar Króla i moglibyśmy być pewni, że wygrają również finał Ligi Mistrzów, ale tak nie było, Barcelona wygrywa ten turniej, no i Messi po raz drugi w tym odcinku zdobywa właśnie ten puchar. Poza tym Messi został najlepszym asystentem w tym sezonie La Ligi, miał 16 asyst, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo i ogólnie w każdych rozgrywkach grał bardzo dobrze, no i myślę, że za cały sezon można go na spokojnie pochwalić. Mistrzostwa Świata w sezonie 14 odbyły się, no i możecie zauważyć, że Argentyna odpadła z Portugalią w ćwierćfinale, przegrywając 1-0. Nie wiem, czy Argentyna może być zadowolona z takiego wyniku, bo raczej są nastawieni, żeby zwyciężyć, ale myślę, że to nie jest jakiś najgorszy wynik. Ćwierćfinał Mistrzostw Świata myślę, że jest całkiem pyte. Tym bardziej, że Messi został najlepszym strzelcem tego turnieju, no jego statystyki są przepiękne, 5 spotkań, 6 goli, 1 asysta i średnia ocena 8,0, no coś pięknego, no był najlepszym zawodnikiem na tym turnieju i tutaj chyba nikt nie będzie się kłócił. A w kolejnym sezonie znowu odnotowaliśmy kolejny spadek overalla, 90 oceny, więc ten spadek był akurat potężniejszy, 33 lata, dalej zawodnik oczywiście gra w Barcelonie, ale powoli, no będzie musiał zmienić ten klub, bo z niską oceną, no w Barcelonie raczej sobie nim pogra, ta ocena jest dalej wysoka, ale w przyszłości może być ciężko o pierwszy skład. Barcelona w tym sezonie wygrała La Ligę, 96 punktów, Real Madrid na drugim, a Real Sociedad na trzecim. I o dziwo, Atletico Madryt było na 7 miejscu, poprzedni sezon mieli świetny, a tutaj wydarzyło się coś naprawdę strasznego. Ale co ciekawe, mimo słabej formy w tym sezonie Atletico, to i tak wygrali Puchar Króla, w 1/8 jeszcze wyeliminowali Barcelonę, więc naprawdę Atletico miało szalony sezon.
A widzę mistrzów, no Barcelona zmierzyła się w finale z Bayernem Monachium i niestety ten finał przegrali. Statystyki meczowe Messiego w tym sezonie, sami widzicie, 19 bramek, 2 asysty, dalej naprawdę sobie świetnie radzi ten Argentyńczyk, jego wartość aktualna to 87 milionów, dość spora jak na ten wiek, ale no z taką oceną no chyba nie ma co się dziwić, a w Lidze Mistrzów to mu mało brakowało, żeby zostać najlepszym strzelcą, zabrakło mu chyba 2 bramek, ale niestety nie pamiętam, kto był wtedy najlepszym strzelcą. I tutaj widzicie sami, że spadek overalla był ogromny, minus 5, 85 oceny ogólnej, to jest naprawdę bardzo dużo. No i niestety, no Messi się starzeje i jego kariera zbliża się ku końcowi. No i raczej będzie musiał zmienić niedługo klub, bo już z taką oceną może mieć problem, żeby grać często. A tutaj, co ciekawe, Atletico po naprawdę fatalnym sezonie, to tutaj akurat sobie odbudowali się, zwyciężyli La Ligę i zobaczymy, czy jeszcze coś zwyciężył. No Pucharu Króla Atletico na pewno nie wygrało, ponieważ tutaj wygrał Real Madryt. No tutaj Messi zaliczył bolesną porażkę właśnie z... albo Barcelona zaliczyła bolesną porażkę z Realem Madryt w finale. No i tutaj akurat zespół z Madrytu zgarnia te trofeum. A w finale Ligi Mistrzów nie wiem kto grał, ale wiem na pewno, że Atletico wyeliminowało Barcelonę w ćwierćfinale. W dwumeczu mieliśmy wynik 3-1. No i Blaugrana żegna się z tym turniejem. I zobaczmy, czy Messi grał regularnie, ale jak sami widzicie, grał często. 36 spotkań w La Lidze, więc praktycznie każde możliwe. 19 bramek, tyle samo ile w poprzednim sezonie. W pucharze bardzo ładne statystyki, a w Lidze Mistrzów też wyglądało to całkiem nieźle. 3 mecze, tutaj akurat trochę mniej. 1 bramka, 1 asysta i średnia ocena 7,2. No i mieliśmy jeszcze pożegnalny turniej reprezentacyjny Messiego i w tym pożegnalnym turnieju, czyli Copa Ameryce, Argentyna zwyciężyła, więc Messi świetnie kończy karierę reprezentacyjną, zwyciężył coś, no i może się pochwalić właśnie tym pucharem Ameryki Południowej. Messi ogólnie na tym turnieju grał co prawda średnio, chyba najgorszy jego występ w barwach reprezentacji Argentyny, ponieważ średnia ocena 6,8, ale i tak no zwyciężył ten puchar, więc i tak trzeba mu pogratulować, no i nikt mu tego pucharu już nie zabierze. No i tak jak już trochę zapowiedziałem, to mamy jeszcze transfer w tym odcinku. Za 50 milionów Messi przychodzi do zespołu z Anglii, no i jeszcze w tej lidze Messi nie grał, a z tym klubem może mieć problem, żeby coś wygrać, ponieważ przeszedł do Leicester. Zobaczymy, no może coś wygra, ale naprawdę no z Leicester może być ciężko, tym bardziej w FIFA jest to ciężkie do zrealizowania, ale zobaczymy, może symulacja zaskoczy i Messi faktycznie coś z Leicester wygra. Spadek oceny, jaki odnotowaliśmy, to jest minus 3, 82 oceny, 34 lata, no przyspieszenie bardzo słabe, no statystyki fizyczne generalnie wyglądają fatalnie, ale no jest to końcówka kariery, więc nie ma co się dziwić. Tutaj akurat Leicester zajęło 6 miejsce, Manchester City wygrał Premier League, no i tutaj akurat bez żadnego sukcesu. W FA Cup doszli do 6 rundy, no i tutaj odpadli z Newcastle, więc tą porażkę akurat dałoby się uniknąć, ale no Leicester się nie udało. W Carabao Cup doszli do samego finału, ale tam z obywatelami Lisy sobie nie poradziły, przegrali 2-1. No i na koniec mieliśmy jeszcze Ligę Mistrzów i co ciekawe, to właśnie Leicester wygrało cały ten turniej. W finale pokonali Real Sociedad, no i mamy jakieś zwycięstwo z Leicester i w sumie fajnie, ponieważ jeszcze Messiemu nie zdarzyło się zagrać w Lidze Europy i na pewno nie zdarzyło mu się wygrać z tej Ligi Europy, a tutaj mamy takie trofeum, więc myślę, że fajne jest to osiągnięcie, że wygrał wszystko, co możliwe w Europie. I też pragnę zauważyć, że Messi był ważną postacią w Leicester, no grał w każdym możliwym spotkaniu, no jego statystyki w lidze są bardzo fajne, no w FA Cup, no cóż, można to przemilczeć, no w Carabao Cup też nie wyglądało to super, ale wyglądało to na całkiem niezłym poziomie, no w sumie tam nie zagrał za dużo, a w Lidze Europy no miał 4 bramki, 2 asysty, fajnie, ale chyba w lidze szło mu po prostu najlepiej. No i mamy ostatni sezon w tym odcinku. Kariera się zakończyła zaskakująco szybko, ponieważ zazwyczaj w 19 sezonie jeszcze mamy naszego zawodnika. Tym razem tak nie było i nie mieliśmy tego ekranu końcowego. Nie wiem dlaczego, no następny sezon wczytałem, już naszego Messiego nie było, więc w tym odcinku mamy mniej sezonów. Trochę szkoda, ale no nie wiem z czego to wynika, ale tak po prostu było, no i było. I tu się zaskoczyłem, ponieważ Leicester naprawdę miało wielkie szanse na wygranie Premier League. No nie udało się, zabrakło 2 punktów, albo bardziej 3, ponieważ bilans bramkowy Liverpool miał lepszy, więc tutaj zabrakło zwycięstwa.
I tak to właśnie wtedy Leicester by wygrało. Wielka szkoda, bo to by było naprawdę ciekawe i świetne zakończenie kariery Messiego. W FA Cup bez sukcesów, no tutaj Liverpool pokazał, że jest lepszym zespołem, wygrał z nimi 2-0 w szóstej rundzie. No i właśnie tak odpadli z FA Cup. W Carabao Cup też odpadli z Liverpoolem, ale trochę bardziej to zabolało, ponieważ w finale przegrali 1-0. No było blisko po raz drugi, żeby wygrać Carabao Cup, ale po raz kolejny się nie udało. A w Lidze Mistrzów, no cóż, wyszli z grupy, doszli do 1/8, a tam odpadli z byłym zespołem Messiego, czyli Real Madrid. No i w dwóch meczu mieliśmy 7 bramek. No i w pożegnalnym sezonie Messi nie gra w każdym możliwym spotkaniu, jego wartość to w ogóle już spadła na 7,5 miliona, ale grał dość sporo, nasz Messi, no nie były to jakieś super występy, ale i tak się zdziwiłem, że grał aż tyle, bo wydawało mi się, że w Leicester aktualnie był lepszy prawy pomocnik, ale i tak Messi dostał więcej szans, więc w sumie fajnie w taki pożegnalny sezon, naprawdę bardzo godny tego zawodnika, a w Lidze Mistrzów to nie wspominajmy o jego występach, bo były po prostu fatalne, jak sami widzicie po jego średniej ocenie. I teraz robimy szybkie podsumowanie. W swoich początkach w Barcelonie no nie popisał się, chociaż wygrał 2 razy Puchar Króla. Zagrał 2 spotkania, miał 1 bramkę, więc tutaj chyba no za dużo się nie działo, trzeba przyznać. Później mieliśmy transfer do Lazio, no tam niestety nic nie udało się wygrać. Spędził kilka tam lat, zagrał ogólnie 128 spotkań, miał 14 asyst i 38 goli. Następny jego transfer był kontrowersyjny, ponieważ wychowanek Barcelony przeszedł do Realu Madryt. Tutaj wygrał raz La Ligę, raz Puchar Króla i ogólnie zagrał 140 spotkań, miał 65 bramek, no i miał jeszcze 23 asysty i spędził tutaj 3 lata. Później transfer ogromny za 160 milionów do Bayernu Monachium i tutaj naprawdę wygrał najwięcej, zagrał najwięcej, więc myślę, że jego czas w Bayernie był to właśnie jego najlepszy czas. Tutaj wygrał 4 razy Bundesligę, raz DFB Pokal i raz Ligę Mistrzów. Zagrał 178 spotkań, strzelił 67 bramek i jeszcze miał 24 asysty. Następnie mamy powrót do Barcelony. Spędził tutaj 3 lata, wygrał raz La Ligę, raz Ligę Mistrzów. Zagrał 148 spotkań, 73 gole strzelił, no i miał jeszcze 27 asyst. No i na koniec mieliśmy transfer oczywiście do Leicester. Tutaj wygrał tylko Ligę Europy. Była szansa, żeby wygrać 2 razy Carabao Cup, niestety się nie udało. No i ogólnie 21 bramek, 15 asyst, no i 96 rozegranych spotkań. W Argentynie wygrał tylko Copa America raz, tak naprawdę, no i nic więcej. Zagrał 32 spotkania, więc według mnie naprawdę sporo spotkań rozegrał. Jest to jeden z topowych wyników w tej serii, jeżeli chodzi o reprezentacyjne występy. Miał 15 goli, 5 asyst, więc według mnie w reprezentacji naprawdę dawał z siebie dużo. No i tutaj macie wszystkie statystyki połączone i generalnie no według mnie Messi najlepiej sobie radził w Bayernie Monachium, ponieważ tam wygrał najwięcej. No i w sumie tyle, bo statystyk nie miał w sumie najlepszych w Bayernie, ale ciężko było mi wywnioskować, w którym klubie sobie radził najlepiej, bo to było akurat ciężkie, ponieważ w każdym klubie miał podobną ilość spotkań, tylko w Bayernie miał najwięcej, a też w Bayernie wygrał najwięcej i tutaj było ciężko akurat o tym zdecydować. No i tak to wyglądało. Tutaj macie wszystkie statystyki, wszystko widzicie. I teraz na koniec widzicie jego kartę ikony, ma 94 oceny, no statystyki przepiękne, no i generalnie suma wszystkich transferów wyniosłaby tyle, tutaj macie na dole, ja niestety jeszcze tego nie podsumowałem, ale w montażu już to poprawię i będziecie wszystko ładnie widzieli, ja niestety nie widzę, ale zaraz na pewno sobie podliczę i wszystko sobie będę wiedział, okej? Okej, kończymy. A to koniec tego filmu, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeżeli chcecie kolejne odcinki, to zostawcie lajka, zostawcie również subskrypcję, bo musimy przebić ludnościowo Ostrów Mazowiecki, tak? Ostrów Wielkopolski, kurwa, pomyłka. Proponujcie zawodnika do kolejnego odcinka Kariery od Nowa, zapraszam na Discorda, Instagrama, mówi do was Skydum, więc na razie, cześć i czołem, po!